Szczęść Boże, coś wam powiem. Kiedy stawiamy pomniki ludziom wybitnym? Kiedy już nic nie mają do powiedzenia, a ich słowa wypowiedziane wcześniej już nie są tak mocno słyszalne. Kiedy można przejść do porządku dziennego i dalej robić swoje. Prorocy, o których dziś już mówi Jezus, przychodzili z polecenia Bożego do ludu najczęściej po to, by upominać się o właściwe traktowanie Bożych spraw. W końcu lud, kiedy poczuł się pewniej w swoim działaniu, zapominał o Panu Bogu, a nawet żył tak, jakby Boga nie było. Nie inaczej jest dziś, bo co tak naprawdę mówiąc ludzie wiedzą chociażby o nauczaniu Jana Pawła II, który był Polakiem, że 8 razy odwiedził ojczyznę jako papież, że wydawał dokumenty, pisał książki? A jaka jest ich treść? No właśnie. Natomiast jego pomników się nie doliczymy. Nawet więcej, teraz można jeszcze na niego mówić wszystko, co się podoba. Tacy jesteśmy jako społeczeństwo. Zapatrzeni w siebie. Nic nie interesujemy się, że nasze pochopne decyzje będą miały tragiczne skutki w przyszłości. Święty Augustyn postawił ważne pytanie i dodał do tego komentarz. Co myśleć o tych, którzy chełpią się jakimś tytułem, a go nie reprezentują? Wielu jest takich, którzy nazywają się chrześcijanami, a w rzeczywistości nimi nie są, bo nie są tacy, jak o sobie mówią, ani w życiu, ani w zwyczajach, ani w nadziei, ani w miłosierdziu. Ludzie zepsuci źle reagują na prawdę o sobie. Nie ma w nich wdzięczności, że ktoś im zwrócił uwagę, bo się o nich martwi i chce dla nich jak najlepiej. Jest zwyczajnie złość, że ktoś w ogóle śmie wtrącać się w ich życie i ich pouczać. Faryzeusze oburzyli się bardzo na Jezusa. Czekali tylko na moment, kiedy Jezus pomyli się albo powie coś, co będzie pretekstem, żeby go oskarżyć. Takie zachowanie świadczy o biedzie człowieka, który zamiast podziękować za pomoc, szuka zemsty. Człowiek nie staje się wielkim, bo posiada wszelką wiedzę i dzieli się nią szczątkowo, żeby mu nic nie ubyło. O wielkości człowieka stanowi to, że się zastanawia nad sobą i podejmuje się trudu przemiany. Prawda o nas samych prowadzi nas do wolności, a ta pozwala nam żyć autentycznie. Zapomina się, że wiara jest łaską. Nie wolno nam nie przejmować się jej stanem, bo my za ten dar jesteśmy odpowiedzialni. Ileż to jednak razy słyszymy, straciłem wiarę, była i nie mam, więc nie będę się jej szukał, nie będę chodził do kościoła, nic tam po mnie. Straszna jest taka sytuacja, gdy ktoś ma wiedzę i talenty, ale nie korzysta z nich w dobrym celu. Zatrzymuje je dla siebie. W ten sposób blokuje innym dojście do królestwa. A my mamy żyć tak, by nie zasłaniać sobą Pana Boga. Nawet więcej, mamy żyć tak, by tego Boga kochać więcej niż swoje grzeszne życie. Do nas wypowiedziane są te słowa, biada wam. Dzieje się tak, kiedy w zły sposób kształtujemy innych ludzi, kiedy wypaczamy wiele rzeczy i jeszcze więcej tematów trudnych pomijamy. My mamy realny wpływ na czyjś światopogląd. I oby to był dobry przykład, zgodny z prawem Bożym i miłością Boga i bliźniego, w samym centrum. Skoro dziś tak trudno jest być dobrym przykładem dla innych, bo doradców i mędrców jest pełno, to ważne, by się nie zgubić w widzeniu tego świata przez pryzmat własnego egoizmu. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.